Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Kuchnia. Tym razem gościnnie w restauracji Fregata. Jestem dzisiaj z szefem kuchni Arturem Żukiem. Dzień dobry. Porządzimy dzisiaj dwie fajne potrawy. Jedną z nich będzie risotto. Risotto oryginalne na kurczaku, marynowane, ale to o tym za chwilkę. Artur tutaj pokaże nam, jak oryginalnie po włosku zrobić Włochy w Polsce, tak? Czyli Artur, od czego zaczynamy? Zacznijmy od zamarynowania kurczaka może. Czyli marynujemy kurczaka w maślance, tak? Dobrze, to pokaż, jak to zrobić. Zaczniemy. I ile czasu musi się ten kurczak marynować, żeby był... 24 godzinki, jak mi poleczą w tej maślance. Mhm. Czyli co? Maślankę wlewamy do pojemnika, tak? Tak. Dobra. Najpierw przyprawiasz solą, Solą, tak? Pieprzem. Solimy pieprzem. Najlepiej świeży pieprz z młynka. No wiadomo, świeżo mielony będzie lepiej nam tutaj aromat się uwalniał, prawda? Tak jest. Tutaj proszę Cię, masz maślankę. Lepszego aromatu dodamy jeszcze świeżych ziół. Czyli? Typu tymianek, rozmaryn. Okej. Okay. Ale to wrzucasz od razu do bezpośrednio? Do tego. Nie wygniatasz jakoś tam specjalnie? Poszarpany, okej. Okay. I 24 godziny, tak? Najlepiej 24 godziny, jak przeleży sobie w lodówce. Tak, niestety my tyle czasu nie mamy, dlatego przygotowaliśmy już wcześniej, wczoraj, takiego kurczaka. Także tutaj pokazaliśmy Państwu, jak to fajnie właśnie można zamarynować. A teraz wyjmiemy, którego wczoraj zamarynowaliśmy. A ten będzie na jutro. I od czego zaczynamy, Artur? Zaczniemy od smażenia ryżu, arborio risotto na oliwie. Czyli oliwa z oliwek? Tak jest. Czyli musi być po włosku, prawda? Rozgrzana patelnia. I co? Wrzucamy najpierw ryż. Zaczniemy od smażenia ryżu. Mamy tu około 100 gram na jedną porcję. Mhm. No nasz tutaj jest czterech, to ja nie wiem, czy ta jedna porcja starczy, ale chyba się jakoś podzielimy. Jakoś damy radę. Dlaczego podsmażamy ryż, powiedz? Podsmażamy dla lepszego aromatu i rozdzielenia. Każde ziarenko jest obtoczone tłuszczem, tak? Zamknie się w środku i wtedy fajnie nam się ugotuje al dente, prawda? Dobra, i co do tego, co będziemy do tego dodawać jeszcze? Następnie dodamy białe wino, odparujemy białe wino i zalejemy go bulionem drobiowym. Aha. Okay. Czyli to gdzieś jakieś potrwa jakieś 10-15 minut, Około tak? 10-15 minut do ugotowania ryżu. Okej. Okay. Odkręcimy troszkę temperaturę. A cebula i ten? Cebulę damy następnie do już ugotowanego ryżu na osobną patelnię. Mhm. Wykończymy to, zrobimy emulsję zieloną z zielonego pesto. Pesto jest zrobione na bazie świeżego szpinaku i oliwy. Okej. Okay. Przyprawiane jakoś było? Szpinak. Zielą, czy jakieś przyprawy? Czy jest czy delikatnie osolone. Okej, okay, dobrze. I to wszystko. Dobrze, i następnie dajemy białe wino. Ważne jest to, żeby było wino wytrawne, półsłodkie. Wytrawne najlepiej. Czekam, aż wino odparuje. Cały czas mieszając. Od razu czujemy fajny właśnie zapach, aromat tego wina, prawda? Parującego wina, no, tak to jest. To jest coś fajnego, okej. Okay. Super. Ważne przygotowanie ryżu jest cały czas go mieszając. A to odwrotnie niż w paeli, tak? Bo paele rzucamy produkty tak jest. Warstwowo i na nie małym wolno go mieszać. Nie wolno mieszać właśnie. I do paeli jest inny ryż, do risotto. Do risotto, tak jest. Jest inny ryż. No i fajnie, wino się odparowało. Winko odparowało i podlewamy go bulionem drobiowym. Niewielką ilość. Dlatego bulionem drobiowym, bo będziemy podawali risotto z kurczakiem, prawda? Możemy zrobić wegetariańskie. Wtedy podawamy bulionem warzywnym. Jeżeli z rybami, no to bulionem rybnym, prawda? Ale bulion warzywny też może być do risotta z rybą, do risotta z mięsem, prawda? W każdej postaci możemy używać. Tak, ale my tutaj mamy bulion drobiowy. Drobiowy, tak jest. Okay. I teraz gotujemy go jak długo? Tak, aż po prostu uzyskamy odpowiednią twardość ryżu, prawda? Tak jest. Bulionu podlewamy tylko i wyłącznie po troszku, jak odparowuje, tak jest. Po to, żeby nie wyszło nam za rzadkie, prawda? Ma być takie lekko kremowe, tak? Cały czas dolewamy, mieszamy. Niby proste potrawa, ale tak naprawdę
lekko skomplikowana i dobre risotto zrobić to też jest sztuka, prawda? Sztuką jest właśnie dobre risotto zrobić. No jest troszkę roboty przy tym, ale naprawdę warto. Znaczy, że jak przygotujemy sobie wcześniej wszystkie produkty, to tak naprawdę zajmie nam to 15-20 minut i mamy domowy obiad w wydaniu restauracyjnym gotowy, prawda? Rozgrzejemy kolejną patelnię, podsmażymy sobie na niej cebulę z czosnkiem na maśle klarowanym. Czyli tak, masło klarowane na patelnię, patelnia rozgrzana i kroimy tak, cebulkę do tego. Ryż już mamy gotowy, już jest miękki, teraz podtrzymujemy go tylko temperaturę, żeby był ciepły i przygotowujemy do kurczaka dodatki, tak? Czyli co? Cebula, czosnek. Cebula, czosnek. Ja sobie będę tu troszkę mieszał. Na taką ilość średniej główki cebuli z dwa ząbki, tak? Czy jeden? Ząbek. Ząbek, okej. Okay. Na taką ilość. Wiadomo, jak ktoś chce więcej, lubi, może to zrobić na samym czosnku, prawda? To nie musi tak być jest. Cebula z czosnkiem. Następnie przygotujemy do tego cukinię pokrojoną w paseczki. Jeszcze cukinii z 2-3 pasterki. Okay. Podsmażamy razem z cebulą z czosnkiem. O, tak jest. Cukinia nam zmięknie. Następnie dodamy do tego groszek cukrowy. Ja użyję tutaj około 2 łyżek tego groszku. Cukinię mamy podsmażoną, przelewamy risotto i następnie już sobie grzeję patelnię, żeby obsmażyć kurczaka na złocisty kolor. Kurczaka będę obsmażał na maśle klarowanym połączonym z oliwą. Oliwa dlatego, żebyśmy tutaj uzyskali fajny taki aromat, tak? Tego, bo temperatury nie podniesiemy, bo oliwa przy wyższych temperaturach robi się gorzkawa. Także będzie się na takiej niższej temperaturze smażył kurczak. Powiedz mi, risotto, jakieś przyprawy, bo jeszcze tutaj nic nie dawaliśmy. Jeszcze na samym końcu, na samym tak? Koniec, okay, tak jest. Dobrze. Te risotto sobie może chodzić na wolnym ogniu. Następnie. Jednego kurczaka na porcję, tak? Tak. Okay. Delikatnie go wycieram z tej maślanki, żeby nam nie strzelało to wszystko na patelni. O. Słychać, że patelnia dobrze nagrzana, skwierczy nam ładnie mięsko na patelni. Okej, okay. I smażymy na złoty kolor, tak, z obu stron. Albo dosmażamy na patelni, albo jeszcze na chwilkę można do pieca wrzucić, prawda? Jak do mamy pieca, warunki takie, jak najbardziej że... do piekarnika na parę minut, żeby dociągnąć ją. Mhm. Dobra, a co dalej z risottem, powiedz? A dalej z risottem. Teraz dodamy do tego risotto naszą emulsję zrobioną na bazie szpinaku i oliwy, o której wcześniej wspomnieliśmy. Mhm. Żeby zabarwić na ładny zielony kolor, dajemy około 3 łyżek tego. Czyli ładne zielone risotto o smaku szpinaku, prawda? Tak tam jest. Czosnek, cebula, szpinak. Tak, to wszystko jest zblendowane, emulsja jest zblendowana. By uzyskać ładny zielony kolor, uzyskaliśmy efekt, który nam chodziło. To delikatnie podsmażamy, damy do tego odrobinę soli. Lekko odparowujemy ten płyn taki, nie? Żeby to troszeczkę było takie bardziej zwięzłe, prawda? Ja jestem takim zwolennikiem kuchni, takiej bardziej tłustej, czyli ja na przykład robię takie risotto na śmietanie z dużą ilością masła. Powiedz, czy tu będziemy też dodawali masło, śmietany, coś tych rzeczy? Tu akurat damy na sam koniec troszeczkę masła bez śmietany, bo tu mamy okay. Tą zieloną emulsję, mamy inny sposób podawania chodzi tego. Chodzi o to nam, żeby fajny był kolor uzyskać, tak, jakbyśmy prawda? Dali śmietanę, mm-hmm. Niestety zabiłby nam to kolor. Tak, rozjaśniłoby to, prawda? Tak jest. Mm-hmm. Dobrze. Pod koniec smażenia kurczaka dodajemy dla aromatu tymianek. Świeże zioła, tak, żeby świeże zaromatyzować zioła, czosnek. Go. Mhm.
Sosy, i to wszystko dajemy na końcu, żeby po prostu to się nam nie spaliło, czuć, tak? Aromaty, a jednocześnie tak. Się nie spaliło. No, tu już od razu czuć fajny właśnie aromat tego, tych ziół, czosnku. Świetna sprawa. No i tak, kurczak, który się marynował w maślance, on sobie skruszał, będzie soczysty, prawda? Tak jest. I jak już kurczak tam dochodzi, w takim razie dodajemy odrobinkę masła. Wykańczamy risotto, tak? Odrobinę masła do tego. No nie musi być aż tak odrobina, nie? Jak lubimy więcej masełka, to dodamy więcej masełka. Tak, to już zależy od nas, kwestia gustu. Dokładnie. I do tego parmezan. Świeżotarty oczywiście. Świeżotarty oczywiście, tak? Włoski. Okej. Okay. Zimne masełko fajnie nam zrobi emulsję. W tym risotto. Kuciaczka, myślę, że już można zdjąć, bo zioła się palą. Dobra, już kurczaczkę zabieramy na deseczkę. Wyslajsujemy go, czyli pokroimy w ładne paski. Okej. Okay. Jechał sobie fajnie. No i przystępujemy do składania dania. Okej, okay, tutaj talerz się przygotowałem. Czyli najpierw risotto. Tak, wyłożymy risotto. I jak widać, 100 gram ryżu wyszła nam bardzo ładna porcja. Taka dosyć słuszna porcja, lub dwie takie mniejsze, prawda? Tak można jest. Było z tego zrobić. Następnie kładziemy ładnie obsmażonego złocistego kurczaka na risotto. Fajnie soczysty, mięciutki. I dekorujemy mikroziołami. Tu mamy akurat w tym przypadku groszek trzepny. Będzie pasował nam ładnie do wykończonego dania. Troszeczkę zabawy nie zaszkodzi. Wtedy ta nasza potrawa apetycznie wygląda i chcemy ją nie tylko zjeść, ale i zjeść oczami. Okay. I tak mamy gotowe nasze risotto, a my za chwilkę przystąpimy do drugiej potrawy. I teraz przystępujemy do drugiej potrawy. Druga potrawa to będzie makaron z polędwicą wołową, tak. Ale nie taką zwykłą polędwicą. Jaka to jest polędwica? Jest to polędwica z gatunku Red Angus w krowym mięsnej. Czyli takiej, tej polędwicy nie dostaniemy w naszych tutaj zwykłych hipomarketach, no, to musimy nie. Zamawiać specjalnie, to tak to jest sezonowane mięsko. Tak. Wygląda ładnie, widać, że jest to fajny kawałek mięsa, widać, że to jest sezonowany, twardy, zbity, jędrny przede wszystkim i będzie naprawdę fajnie w tej potrawie się komponował. Polędwica, ok, przyrządzamy makaron, tak? Co, tak od czego zaczynamy? Tu woda na makaron nam się już gotuje. Gotuje. Rzucamy makaron własnej produkcji. Wróciliśmy go na gotowaną wodę i następnie... To może daj mi szczypce, ja sobie będę mieszał ten makaron. Oczywiście. Żebym też coś robił, a ty zacznij przygotowywać mięsko, tak? I wszystkie te dodatki, które tutaj są podobnie potrzebne. Podobnie jak kurczaka, czekamy na rozgrzaną patelnię, wsadzamy kawał mięsa. Czyli w całości smażymy, nie kroimy? W całości, żeby był kawałek soczysty. Okej, okay, dobrze. I co do tego potrzebujemy? No i następnie obsmażymy to. Następnie dodamy cebulę czerwoną, suszonego pomidora koktajlowego i oliwki. To będzie skład naszego makaronu. To może w tym czasie, w którym się nam nagrzewa, to może... Pokroimy sobie tak, resztę składników. Przygotujmy sobie produkty. Czyli cebula w pół krążki, tak? Makaron gotujemy około 3-4 minut, tak? Tak jest. Jedziemy 3-4 pomidorki koktajlowe. Pomidor suszony też kroimy, czy w całości? Ja pokroję osobiście, jeśli ktoś woli w całości. I oliwki widzę zielone, drylowane, tak? Na rozgrzaną patelnię kładziemy kawał mięsa. Polędwicę oczywiście dla lepszego aromatu robimy ją medium, żeby była soczysta, nie wysuszona. Polędwicę... Czyli lekko różowa w środku, tak z odrobiną takiej... Nutki krwi, jak nutki bym krwi. Tak. Najlepsza jest różowa w środku. Mhm. No tu niestety musimy poczekać jakieś 3,5-4 minuty tak z każdej jest. Strony, prawda? Zależy od kawałku, to jest właśnie ważne, jaka jest grubość mięsa. Tak, niektórzy robią na czas, ale wszystkie składniki tutaj się liczą. Temperatura patelni, temperatura rozgrzanego tłuszczu bądź grilla, grubość mięsa.
to mięso musi być wyjęte z lodówki przynajmniej godzinę. Jeżeli nie jest wyjęte wcześniej niż godzinę, jest zimne, czyli ten czas nam się wydłuża, prawda? Czyli tak naprawdę wszystkie tutaj czynniki są bardzo ważne, tak? Na to, na uzyskanie dobrej jakości, dobrze wysmażonego mięsa, prawda? Przy wołowinie istotne jest, że wołowinę solimy na samym końcu po usmażeniu, bo jeśli posolimy ją w trakcie zrobi nam się twarda i... No ale też dlaczego zrobi nam się twarda? Jak na przykład robimy kapustę kiszoną, tak? Słodką kapustę solimy, co się dzieje? Puszcza nam wodę. To samo się dzieje z mięsem, prawda? Posolimy wcześniej, czyli ta sól będzie wyciągała nam wodę, a jak wyciągnie nam wodę, mięso będzie się kurczyło i mięso będzie twarde. Tak samo widzę, że też nie przyprawiłeś pieprzem. Pieprzem też nie przyprawiałem wcześniej, bo on się pali, przypala tak się i też robi się gorzki. Mięso przyprawiamy na sam koniec. Dokładnie. Czy tak jak ja, lubisz pod koniec smażenia dodać troszeczkę masełka, żeby on sobie dostał takiego, takiego kremowego posmaku mięsko? Masełka i jeszcze masełko dodamy na sam koniec do makaronu, żeby zrobić emulsję. No, to jest to, co lubię. Myślę, że mięsko już mamy, ściągamy polędwice, odkładamy sobie na deskę, żeby odpoczywało nam mięso, żeby zostały wszystkie soki w środku i następnie wrzucamy na tę samą patelnię cebulę, na tą samą, dlatego że cały aromat z mięsa został nam na patelni. Wszystko co najlepsze tam się znajduje. Tak jest. Prawda? Żeby to nam się ładnie podsmażyło, dodamy odrobinę oliwy. To wszystko delikatnie. Tak naprawdę to będzie nam taka sałatka, tak? Mięsno-makaronowo-warzywna, tak? czyli coś takiego. W pomieszaniu można powiedzieć, że tak. Tak. Na sam koniec dodamy zieloną pietruszkę dla aromatu. Wszystkie dodatki fajnie skwierczą. I dobrze, możemy teraz następnie przełożyć makaron. Polędwica odpoczęła, teraz jeszcze ją wrzuciliśmy na chwilę do tej oliwy, do tych warzyw, żeby nabrała tego aromatu, tak? I razem nam się tutaj dopiekła, dosmażyła. Czyli od tego suszonego pomidora, od oliwek dostaje takiego włoskiego kopa, jakby można wszystko powiedzieć. Wszystko przejdzie swoim smakiem w międzyczasie. Na koniec dodajemy pietruszkę. Polędwica, muszę powiedzieć, że wygląda zacnie. Na pewno będzie to świetne danie. I tak właśnie można przyrządzić potrawę, która jest, można powiedzieć, jednogarnkowa, prawda? Czyli nie potrzebujemy osobno smażyć, bo wręcz tego nie róbmy, tak? Tak jak tutaj Artur wcześniej powiedział, te wszystkie smaki, aromaty od mięsa, one są teraz tak naprawdę w tym makaronie, tak? A kiedy, powiedz Arturze, dodasz masełka, bo się doczekać nie mogę. Na sam koniec, że jak będzie mniej... No. Czyli jeszcze nie mamy końca. Nie mogę się doczekać na tym masło, bo masło naprawdę fajnie podbija wszystkie potrawy, tak? Czy do zupy, czy do sosu, czy do makaronu, risotta, prawda? To jest jednak coś, co tygrysy lubią najbardziej, prawda? Jaką preferujesz polędwicę? Jaki stopień wysmażenia? Medium, medium rare, tak? Dobrze. Jak medium rare, to myślę, że już będzie w takim razie. To już ją teraz pokroję i przystępujemy do wykończenia dania. To wszystko wymieszamy i dodamy twoje ulubione masełko. No. Że tak bardzo uwielbiasz, masełka nie żałujemy. Nie żałujemy. Masełko nam się rozpuści, zrobi nam to emulsję. Fajnie to połączy, sklaruje, już dostaje fajnego takiego błyszczącego koloru. Ja to będę zaraz konsumował. Tak jest. Na pewno. Nie odpuszczę. się doczekać nie mogę. Może przybliżę ci talerz do podania. Jeszcze damy soli, pieprzu na sam koniec. Tak, bo mięso nie było przyprawione. Tak jest. I tak naprawdę makaron ma smak swój od tego suszonego pomidora, który jest też troszeczkę słony, prawda? I oliwki nadały taki orzechowy posmak, także soli, pieprzu tutaj naprawdę za wiele nie trzeba. Mamy makaron i... Dodatki wyeksponujemy na samą górę. I
fajny taki sosik nam powstał z tej oliwy, z oliwek i z masełka, prawda? Takie coś alio olio, prawda? I danie wykończymy parmezanem. Dużą ilością parmezanu, nie żałujemy. Tak, tak, też lubię. Super. Jakieś zioło na wierzch, bazylia, tak? Ziółek. Ja osobiście bardzo lubię tymianek, też można troszkę go wyeksponować. No naprawdę potrawa robi wrażenie, zwłaszcza z tej polędwicy. Jest tutaj stek, który miał przynajmniej 220 gram, także myślę, że Państwo będą smakowały nasze dzisiejsze potrawy, które naprawdę są bardzo aromatyczne, bardzo włoskie i bardzo takie robione naprawdę na włoskich produktach. Ja Państwu dziękuję i żegnamy się z restauracją Fregata i z szefem kuchni Arturem Żuk i zapraszam do kolejnego odcinka.